Maj to cudowny i pachnący miesiąc, tak naprawdę pełen zajęć w naszych ogródkach. W tym miesiącu najwięcej siejemy i sadzimy naszych warzywek i owoców, tak by nam starczyło ich do późnej jesieni, a niektórzy może je robią tak, że przez całą zimę zamrażają czy przechowują w jakichś ziemiankach. Jeśli nie zasialiście jeszcze nic w kwietniu w ogródku, to jak najbardziej możecie to zrobić jeszcze teraz na początku maja. Ja teraz Wam powiem, co można zasiać do 10 maja. Wnoszek cukrowy. Możecie jeszcze zasiać boba, ale to już są naprawdę ostatnie dni. Fasolkę, piękny jaś do suszenia, tak? I fasolkę zwykłą, szparagową fasolkę na pierwszy zbiór, tak? Później sobie będziecie ją tylko dosiewać i będzie aż do późnej, że tak powiem. No właściwie do jesieni, prawda? Później następną rzeczą, którą warto wysiać do 15 maja, to jest jeszcze rzodkiewka. Ale no, postarajcie się to zrobić do 15 maja, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Spokojnie można sobie jeszcze buraczki zasiać. Przy czym buraczki to można również w czerwcu lub nawet na początku lipca. Marchewka i pietruszka. Późne odmiany na ten właśnie zbiór późnojesienny lub nawet po prostu na zimowy. Szpinak nowozelandzki do 15 maja zastępujemy tym zwykłym, żeby nam ładnie rósł. I siejemy również cebulkę do ogródka gęsto, żeby mieć dymkę na przyszły rok. A słuchajcie, jeśli nie wysadziliście ziemniaczków, a chcecie je wysadzić, to sobie to zróbcie też do tego 10 maja. Czy do 15, no jeśli już naprawdę pogoda nie będzie dopisywać, tak, będzie bardzo zimno, no to zróbcie to po prostu na początku maja. Dalej, co będziemy tutaj jeszcze, słuchajcie, robić? O tym się jakaś zawieruszyłam. Między 10 a 15 majem ja będę sadzić, jeśli właśnie ta temperatura nie będzie bardzo zaniżona. Będę sadzić paprykę, pomidorki pod chmurkę, tak? Seler, por, bakłażan i cebulkę siedmiolatkę. Oprócz tego będę wysiewać warzywka dyniowate, więc wszelkie odmiany dyni. Jestem na etapie testowania, bo powiem Wam szczerze, że do tej pory dynia w mojej kuchni raczej słabo rządziła. Dynia muskat jest bardzo słodziutka, także to się nadaje do ciast. Zupa wychodzi bardzo słodka, więc tu też taką dużą dynię. Dynię disco będę testować, do tej pory jeszcze nie miałam. Dalej, co tutaj mamy? Kabaczek. Cukinia. To wszystko między 10 a 15 maja. I ja jeszcze balsamkę ogórkową zasieję, bo ona jest bardzo dobra dla cukrzyków, a że w rodzinie mam, to wytestuję, sprawdzimy, czy faktycznie działa. No i również kukurydzę możecie sobie zasiać, żeby mieć taką swoją, prawda? Nasze ogóreczki do kiszenia, konserwowania. Odmiana Poland się u mnie sprawdziła, więc mogę Wam śmiało polecić. Tutaj jest sałatkowa, też gruntowa odmiana, więc też będzie u mnie w ogródku. Także no, tutaj naprawdę cały czas mnóstwo pracy, właściwie cały maj jest zapełniony. Każdą wolną chwilę będę w ogródku, jak nie plewić, odchwaszczać, to właśnie siać i sadzić. Następnie przez cały miesiąc tak naprawdę jeszcze możecie sobie sałatę masłową wysiać, koperek sobie siejcie, tak jak już kiedyś mówiłam w innym filmiku, co 2 tygodnie, żebyście mieli cały czas na bieżąco. Rukole, jeszcze można czosnek na listki, no i z nasionek to bazylię, prawda, do gruntu można śmiało wysiać.
To wszystko, co Wam powiedziałam, posiejemy i sadzimy do gruntu. Ja tutaj nie mówię jeszcze o folióweczkach, bo jeśli macie foliówki, to to wszystko można, wiadomo, zrobić dużo wcześniej. Ale moja foliówka jeszcze jest nieskończona, więc nadal, że tak powiem, się wstrzymuję. Oprócz tych wszystkich prac, jeszcze jeśli lubicie warzywa kapustne, to zróbcie sobie rozsady tych późnych lub średnio późnych odmian, które się będzie wysadzało do ogródka na przełomie lipca, koniec czerwca i właściwie też sierpnia, tak? To tutaj do pojemniczków jarmuż lub do foliówki, jeśli macie kalafior, kalarepka, tylko też późna odmiana, żeby była. Tutaj mamy brukselka, no i kapusty głowiaste. No co Wam powiem, dużo jest tej pracy, więc co, zabieramy się do pracy i robimy to, co lubimy i do zobaczenia. Mam nadzieję, że pogoda nam jednak dopisze, mrozów nie będzie, bo zapewne wiele osób się pośpieszyło. No i niestety im to przymarzło. Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania i polubienia mojego kanału. Jeśli przydał Wam się ten filmik, to dajcie lajka i do zobaczenia. Hej!